Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. Emil Czeczko uciekł na Białoruś i wielu to dziwi, a mnie nie dziwi zupełnie. On po prostu uwierzył głównej ekspert ekonomicznej Platformy Obywatelskiej, że w Polsce już niedługo będzie gorzej niż za Platformy. I to tyle, proszę Państwa. Mamy dla Was wspaniały program, który właśnie teraz zaczynamy. Kontynuujemy, proszę Państwa, wczorajszy temat, Lex TVN, zamieszanie polityczne, jakie to wszystko jest fascynujące, aż człowiek by obejrzał sobie jednak Wiedźmina może. Ale w każdym razie mnie najbardziej fascynuje, że to jest ulubiona gra medialna, która się pojawia w Polsce, to jest gra A gdzie pan był? Tak jakbyś najważniejsze było, kto dla nas gdzie się, w jakim momencie historii znajduje. I na przykład prawica teraz mówi, a gdzie wyście byli? Bo wiadomo, jest ta słynna historia o tym, jak Kwaśniewski się zataczał, znaczy ona nie jest żadna wymyślona, to jest autentyczna historia, Tomasz Lis sam w swojej książce pisał i wtedy się zjawił Mariusz Walter, to miało nie iść w TVN-ie, ale w końcu nie poszło i tam coś tam. No i więc pyta prawica, a gdzie wy byliście, jak się Kwaśniewski zataczał? Ale odpowiada im lewica, czy tam ci, co teraz są za Donaldem Tuskiem, mówią, ale wy, gdybyście byli tam, gdzie myśmy byli wtedy, gdyby Kwaśniewski się zataczał i to nie Kwaśniewski się zataczał, tylko jakby na przykład Duda się zataczał, to wy byście nie napisali albo nic nie powiedzieli, a i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, proszę Państwa, wniosek z tego wszystkiego jest taki, że każdy z nas był gdzie indziej, oprócz tych, którzy byli wtedy w przedszkolu, oni mają wolne. Natomiast także każdy może znajdzie zawsze powód, żeby sobie poprawić humor, bo zawsze ktoś inny był nie na tym przystanku, co trzeba. I to tyle, proszę Państwa. Natomiast Donald Tusk oczywiście olbrzymi powiew świeżości, proszę Państwa, wniósł do polskiej polityki. Klasa, intelekt, doświadczenie europejskie, proszę Państwa, przewodnictwo Europejskiej Partii Ludowej, która być może zmaga się z jakimś tam skandalem korupcyjnym, ale tego nie powinniśmy brać pod uwagę, bo gdzieś jak Kwaśniewski zataczał coś w tym stylu, ale no też, proszę Państwa, poezja. Poezja i tak było na demonstracji w obronie TVN. Zobaczmy tą wspaniałą chwilę. I te słowa jakże dobrze pasują do tego dzisiejszego naszego spotkania. I adresuję je do mieszkańca tego pałacu i do jego mocodawcy. Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta, możesz go zabić, urodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź, i sznur, i ciek, i gałąź pod księdzarem zdjęta. Pamiętajcie o tych słowach wielkiego poety. No, proszę Państwa, poeta pamięta? Donald Tusk tak nie do końca pamięta. Byłby dla ciebie... Wiecie Państwo, jak to pisał poeta. 8 gwiazdek generalnie. Natomiast to, co mnie uderza w tej sprawie, to że już dostaliśmy taki przedsmak tego, jak będą wyglądały media, jak nie będzie TVN-u, proszę Państwa. To będzie tak wyglądało właśnie. Ktoś będzie kręcił komórką, jak Donald Tusk nieudolnie próbuje recytować wiersz Czesława Miłosza i to nie będzie, proszę Państwa, rozrywka na najwyższym poziomie. Więc może zastanówcie się, rządzący, czy to warto, czy to naprawdę warto, żeby TVN został zamieniony przez Kot Kapelę i Kot TV, czy co tam jest. Natomiast to jest ciekawe, proszę Państwa, jak w tym umyśle Donalda Tuska pojawiają się podobne wątki jak w umysłach dziennikarzy niezależnych mediów, bo wielkie umysły, prawda, myślą podobnie. Bartosz Wieliński takiego tweeta popełnił. Zobaczmy, kilka dni wcześniej, zanim Donald Tusk wygłosił to swoje przemówienie, bo 17 grudnia, nie bądź bezpieczny, to jest, proszę Państwa, to samo. I proszę Państwa, tego tweeta za dużo ludzi nie polubiło, ani nie podało dalej. Donald Tusk stwierdził, ja to rozpropaguje i dał, że tak powiem, takie RT, czyli retweet, czyli podał dalej po prostu na placu. Wszystkim to się niezwykle podobało. Natomiast, proszę Państwa, z tym wszystkim to jest piękne, bo jak przypomniał Wojciech Mucha, to jest bardzo ciekawe, Donald Tusk kiedyś był symbolem elegancji i stylu w polityce. Przynajmniej dla niektórych, bo dla mnie nigdy nie był, ale zobaczmy, bo to jest bardzo ciekawe. Wojciech Mucha przypomina, ważna data, mija 12 lat od momentu, gdy 14-latek świętecznie rzekł do Donalda Tuska: wprowadza pan politykę elegancką, spokojną, pana poprzednicy antagonizowali społeczeństwo, a kancelaria premiera dała to na swoją stronę. Tu mamy ten materiał właśnie z kancelarii premiera, pana 14-latka i pana Donalda Tuska, też wtedy jeszcze młodszego, proszę Państwa, no jest ta polityka bardzo elegancka, no co, po co tu się, proszę Państwa, kłócić? Nie ma sensu się kłócić.
to zresztą potwierdza, proszę Państwa, Gazeta Wyborcza. No szukać należy chamstwa, z chamstwem walczyć należy. Zobaczmy artykuł jakiegoś tam profesora. Był profesor Mikołajko, a teraz jest profesor Mikołajewski, który zawsze mówi, ci plepsoidzi. Mikołajewski, bójmy się chamstwa, już tu jest, masowe, oficjalne, usankcjonowane. O Jezu, proszę Państwa, to jest już... Wiecie Państwo, ja to lubię, tą robotę, ale musicie Państwo zrozumieć, że jak ja będę więcej takich rzeczy musiał opowiadać o takich rzeczach, to ja długo tutaj nie wytrzymam, bo to jest ta sama... A już nawet nie chcę mówić, bo proszę Państwa, na chamstwo może być tylko jedna stanowcza i jasna odpowiedź i wie o tym doskonale Joanna Schering-Wielgus. Zobaczmy. Ja bym chciała panu Foglowi i całemu Prawo i Sprawiedliwości odpowiedzieć hasłem, które wczoraj wybrzmiało podczas nocnych protestów. Tak jest, proszę Państwa. Ale chamstwo jest straszne, proszę Państwa. Ale na szczęście jest opozycja demokratyczna, więc nie bójmy się. Bójmy się chamstwa, ale jednocześnie nie bójmy się chamstwa. Rafał Ziemkiewicz zwrócił uwagę, że jak o wieszaniu, tak jak teraz Donald Tusk mówił, poseł Braun i inni, to jakoś jakby to były trochę inne standardy wtedy obowiązywały na przykład w wolnych mediach. Zobaczmy. A w temacie, że Tusk straszy wieszaniem, to teraz rozumiem, TVN-y przeproszą Brauna i działacze ONR. Tak pytam. Ci działacze, pamiętacie Państwo, co wieszali tych polityków, chyba europosłów PO, na, symbolicznie ich zdjęcia na szubienicach, prawda? Ja generalnie, to znowu jest trochę tak w kategorii, a gdzie pan był, jak Braun mówił, że wieszali, gdy Kwaśniewski się zataczał, a Tusk cytował Miłosza, który mówił, że gałąź i tak dalej... Ja generalnie uważam, że może nikt nie powinien mówić o wieszaniu, to jakoś tak będzie sympatyczniej w tym naszym życiu publicznym, ale to też jest ciekawe, że oczywiście, proszę Państwa, tego nie można porównywać. Donald Tusk to jest Europejczyk, to jest człowiek, który umie wyważyć te rzeczy, on cytuje poezję, nie do końca precyzyjnie, no ale w momencie, w chwili no, mógł się pomylić, a to, proszę Państwa, to był taki, to się nie mieści w ta sama rubryka właśnie, to był taki chamski happening, tam nie było żadnych cytatów z Miłosza przede wszystkim. Cytat z Miłosza daje prawo do chamstwa. Taki chyba jest wniosek, proszę Państwa, i to tyle. Teraz, proszę Państwa, tak dla oddechu, scena, że tak powiem, trollingu sejmowego, któremu oddała się z niekłamaną chyba przyjemnością marszałek Elżbieta Witek. Zobaczmy. Proszę Państwa, wyżej, bo nie widać tego, jeszcze wyżej. Tak, no tak, tak, bo nie... O, właśnie, super. I proszę tak trzymać cały czas. Tak. Tak cały czas. No ja, no ale proszę Państwa, już ręce bolą. Aj, ta marszałek Witek. To nie jest To nie jest śmieszne, proszę Pana! Nie, to są poważne, proszę Państwa, sprawy. Z tego śmiać się nie wolno. A teraz przechodzimy do sprawy no jeszcze mniej śmiesznej, czyli ucieczki Emila Czeczki, jak to ładnie powiedziałem do Rymu. Emil Czeczko uciekł i dał wywiad reżimowej telewizji białoruskiej, gdzie stał się od razu bohaterem. Było wiele efektownych momentów, między innymi zrywanie naszywki z polską flagą, ale był też taki moment, kiedy Emil Czeczko opowiada taką oto sytuację. Oczywiście, proszę Państwa, nie muszę tego Państwu mówić, ale najprawdopodobniej to nie jest prawda. Zobaczmy. Na terytorium przygranicznym, dla tego, żeby pomóc migrantom, żurnalistów, może być zadrżowali. Taką sytuację, że gdzieś podbiegł jakiś wolontariusz i się zaczął pytać, gdzie wy ich prowadzicie i po prostu gościu ze Straży Granicznej strzelił mu po prostu w łeb. Proszę Państwa, i tak ograniczał się pan Emil, bo umówmy się, że wszyscy wiemy, jak wyglądała ta historia. Jak było naprawdę, tam się też pojawił Władimir Putin, akurat jechał na koniu z gołym torsem i ta kula, proszę Państwa, odbiła się od piersi Władimira Putina, który w ten sposób ochronił tego biednego wolontariusza i widzieli to, proszę Państwa, dziennikarze Onetu, wszyscy to widzieli i tylko Emil Czeczko ma odwagę o tym mówić. Krzysztof Karnkowski zadaje bardzo, bardzo istotne pytanie, zobaczmy. Czy Emil Czeczko będzie kandydatem Zjednoczonej Opozycji w wyborach prezydenckich? Tą sprawę z posłem Szczerbą wyjaśnimy do samego końca. Tak jest, proszę Państwa, ale z Emilem Czeczko są już, proszę Państwa... Memy. Tak, memy. Więc my się im przyjrzyjmy, bo czymś innym mamy się tutaj zajmować. Zobaczmy, pierwszy mem. Donald... O, to nie. To nie jest śmieszne, proszę Pana! Następny od razu, bo ten to mi się bardzo nie podoba.
Następny mem. Czy ci zamordowani migranci, których trupy rozszarpały wilki, są z nami teraz w tym pokoju? No, to jest bardzo, proszę państwa, możliwe. Następny mem poproszę jeszcze raz, bo mamy mało czasu. Każą jeść tym biednym ludziom sernik z rozytkami, majonez kielecki i placki ziemniaczane z cukrem. To są najgorsze, proszę państwa, tradycje. I teraz chyba najlepszy mem, jeżeli dobrze pamiętam ich kolejność, to mój ulubiony. Zobaczmy. Emil Czeczko, bo ta scenografia rzeczywiście przypominała scenografię mojego ulubionego serialu z mocnym fulem w roli głównej. A WKU, byłeś Halina, tam nie ma etatów dla kaprala po Legii Akademickiej. Nie ma pracy, proszę państwa, dla ludzi z wykształceniem Emila Czeczki. Tym się, proszę państwa, już nie przejmujemy. Widzimy się jutro, bo jutro jest czwartek, więc albo właściwie środa, przepraszam. Środa jest jutro i jutro też jest burza i do zobaczenia.